No to jesteśmy. Witamy z Polish Day in the Poconos, polski festyn w Pensylwanii. Tak wygląda nasze tutaj piękne stoisko. Mamy już tutaj wspaniałe towarzystwo. Nasz przyjaciel tutaj Szymon z córką. Karle znacie, no i koguta też znacie. Takie mamy tutaj fajne baloniki na naszym stoisku. Machajcie! Jeszcze raz, bo wycelowałem w sufit. Tutaj mamy wspaniałe rzeczy na sprzedaż. No już nas zagłuszają. Bierzcie. Proszę, proszę, Szymon tutaj sprzedaje. No i tak to właśnie jest na polonijnym festynie w Pensylwanii. Proszę. Za chwilę sobie troszkę obejdziemy tu dookoła. Za chwilę będą się rycerze naparzać mieczami, siekierami, czym popadnie. Tutaj jest Janek. No, i Dominika. Z żoną piwnicy. Ukryją mu, żeby piwnica nie wiedziała. No, to znaczy, że trzeba zacenzurować takim paskiem. Dokładnie. To co mówiłem, tak samo. Tak. Wiesz, maczetą mi łeb utknie. No, oh my god. Dobra, dobra. Cięcie, cięcie. Przejdziemy może delikatnie tutaj, pokażemy co się tu dzieje. Mamy tutaj rycerzy, mamy żołnierzy. Dużo patriotycznych motywów polskich. No proszę, proszę, wszyscy przyjechali. Panowie z Polish Legion, panowie z Jarosław. Wszyscy normalnie są tutaj. Proszę się przywitać tutaj z internautami, youtuberowcami. No, daj na się wołaj. Nie, ale się wrzuci później. Tylko zimnego piwa brakuje. Nie ma wszystkiego, nie? Nie można już. Dobra jest. Dajemy radę. Idziemy zobaczyć, jak rycerze przygotowują się do bitwy. Idziemy przez siłkę, bo wiadomo, trzeba mieć siłę, żeby walczyć. Zaraz zobaczymy, co tam się dzieje, co tam się dzieje. Rycerstwo się szerzy, proszę Państwa. Rycerstwo się szerzy, proszę. Panowie się szykują, przebierają w zbroję i co popadnie. Tutaj dzielny rycerz Popek i giermek Kasia pomaga. Jak to mówiłaś, niepełnosprytnym się trzeba pomóc ubrać włosami. No, za bardzo są dopakowani na siłce, żeby się tak wyginać i ten. Dobra, będzie jak pod Grunwaldem, albo lepiej. Zabójcza broń 1410. W tej zagrodzie tam będą zaraz rycerze walczyli. Tak jak pod Grunwaldem prawie. Podejrzewam, że będzie, może nie będzie rozlewu krwi, ale na pewno będzie na co popatrzeć, będą emocje i będzie rywalizacja. Wszyscy są już ubrani w zbroję. Zaraz tutaj pokażemy. Wszyscy są już ubrani w zbroję. Zaraz tutaj pokażemy. Proszę Państwa, to nie są żarty. To jest poważna sprawa. To Bobek, powiedz kilka słów tutaj do naszych telewizorów przy teleodbiornikach. Na boju. Dokładnie. Tak wygląda, proszę Państwa, tutaj pole bitwy. Do zdobycia są takie właśnie piękne trofea, puchary. Zobaczymy, kto wygra, kto zwycięży tą bitwę. Trzymamy kciuki. A tutaj sobie z Szymonem czekamy. Zobaczymy, czy będzie kogoś trzeba wynosić na tarczy, czy... Pomożemy mu wynieść, wyniesiemy go. Jak to było, albo wracał rycerz z tarczą, albo na tarczy, nie? Albo baba... Na wozie albo pod wozem. Albo masz babo placek, a koniom żyje, tak.
Dokładnie, tak, tak właśnie jest. Naparzają, proszę Państwa. Tak się leją. Odpoczynek jest najważniejszy. Brawo dla zwycięzców. Proszę Państwa, z pustego to i Salomon nie naleje, a tu nie ma pustego. Tutaj dba się o rycerzy.
Jeszcze kończyłem! No i tak, piękna impreza tutaj, polski dzień w Pokonos dobiegł końca. Jesteśmy już spakowani, wszyscy gotowi do drogi i do domu. Tutaj panowie przyjechali też na motocyklach. Bądź gotowy już do drogi, owsa koniu daj. Konie nakarmione owsem. No cóż, do następnego, trzymajcie się cieplutko.